Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie z tej strony, Asyn. To jest kolejny odcinek z Diablo 2. 3. Tak, 3. To jest 3, nie 2. Ale... still. I tak, dzisiaj będziemy musieli udać się na bezludne piaski, po czym odnaleźć sanktuarium kula i... no i wiecie, jak zwykle zrobić rozpierduchę. Gdzieś tu. Tam znajdziecie. Obaj dobrze wiemy, że stracisz nas przy pierwszej lepszej okazji. Aha. Na mnie nazywać Templariuszu, ale nie mianem kłamcy. Dzięki tajemnicom, które poznałem przez wieki, prawda stała się dla mnie o wiele bardziej fascynująca. Hopla. Oczywiście pozabijajmy je, bo why not? Exp jest zawsze spoko. No. Dobra. Trzy te będą. O, dziennik łowcy wezmę sobie. Oczywiście nie ma. On już jest uruchomiony. Dude, w jakich czasach ty żyjesz? Portal już masz uruchomiony, ale nie, pozwól, że ci go uruchomię. W każdym razie... Cesarz Haken? Co tutaj robicie, wasza wysokość? Wszyscy są. Doskonale. Wiedzcie, że udało mi się znaleźć Beliala. Mogę was do niego zaprowadzić. No, wręcz musisz. Władca kłamstw upadnie, gdy tylko odzyskamy czarny kamień dusz. Wszystko w porządku. Ale najpierw muszę znów stać się całością. Pokażcie, jak ten kul wygląda. To jest tylko cesarz Haczka. Dobra. A co my tu ma... A, ja to pamiętam. Dobra. Dobra. Są dwa portale. Po lewej i po prawej stronie. Musimy znaleźć... rygiel cienia i... Aha, musimy otworzyć dwa rygle, żeby mieć dostęp do głównej komnaty, w której zamknięte jest ciało kula. Tak. Kurde. Aja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 j
Dzisiaj przynajmniej nie mam problemu z internetem. No. Plus jest taki, że nie może za bardzo do mnie podejść. Ale i tak mnie bije, bo ma odbicie obrażeń, tak teraz założyłem. Okej, okay, Egidia z myślności. No słabe. Mine is better. Idealny diament. Rękawice. No, diament, z diamentu sobie stworzę ten, już będę miał dwa takie. Więc jest spoko. To mi w ogóle daje bardzo dużo do wytrzymałości, ale zmniejsza mi obrażenie i to okrutnie. Także nawet nie ma co mówić. Wyrzuciłby coś ten sługa, a nie tak biednie. Kurde, od trzech dni miałem żeby katar i to jest słabe. To jest słabe, bo tak jest totalnie. Nie mogę sobie ponarzekać, nie mogę nic porobić, bo jestem nękany wręcz przez zatkany nos. So, uniemożliwia mi takie mówienie, takie wiecie. Już taką które niemożliwie mi uskutecznienie artykulacji językowej. Dobra. Nic. Wow! Ile expa? Zgodnie oczywiście z tradycją każdego odcinka wbijemy dzisiaj level. Minimum jeden. Ale tu się ładnie expi. Kurna. Jakbym wiedział wcześniej, że istnieje takie miejsce. Znaczy, wiedziałem, ale zapomniałem o tym.
No, zgiń, 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 zgiń. Niestety nic legendarnego, bo po co? Wow, 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 wej. Ja się cieszę, że one trzymają dystans, ale... Ile ich jest? No, zaraz ginie. Miejmy nadzieję. Ile tego jest, kurde? O. Dobra, teraz mogę sobie pozbierać moje drogocenne przedmioty. Coś ciekawego? Laczki, nie. Głowa dla szamana. Nothing. I nie ma tu nic. Co masz na myśli? Pokonaliśmy niezliczone rzesze stworów i przemierzyliśmy nieskończone labirynty. Ty nadal zachowujesz czujność. Niczym prawdziwy bohater. Dobra. Buława jakaś dropła, nic specjalnego. Ja oczywiście dalej szukam wejścia, bo czemu by nie? Potrzebuję więcej. No hopla. Skrzynka. Ałała. A nie, nie będzie takie ałała. A na tamtego, gdzie zadaliśmy bodajże 20 tysięcy obrażeń, z tego co tam zauważyłem, to ładnie krytyk właśnie przed. To było takie ab. Można tak, tak, tak to ja mogę, wiecie. Tak to ja mogę im damage zadawać. Okej. I tyle. Kurde, brakuje mi to, że nie piszę już gdzieś złoto. Tak. Możemy próbować, ale kula nie da się tak po prostu zabić. Przeklęta krew utrzymuje go przy życiu. Z żył płynie mu piasek. Prześladuje nas jego śmiech. Pozostała nam jedna możliwość. Oddzielimy głowę od ciała i ukryjemy je w krainie cieni. Dobra. Coś jeszcze tu jest? Chyba nic. A nie, ile tego tutaj wypluwa, tych małych dziadów? Przecież one w ogóle expa nie dają. Zniszczyć to! No, o, 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 tak, 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 tego potrzebowałem. Może nie specjalnie tej elitki, ale... No. Aha, bo oni mają odbicie obrażeń, okej. Okay. Kminię. Za mało dyscypliny. Kurde, jestem niezdyscyplinowany, tak. Dobra. Teraz już pójdzie łatwo. Chyba. Jakiś płaszczyk niezbyt ładny, no ale symbol magiczny dla towarzysza. O, jakieś dwa te zebrałem, bo w sumie patrzyłem się trochę w ekwipunek. Co tu, tylko gdzie tu jest teraz wyjście, moje pytanie brzmi tutaj. Tak, to się otwiera, bo z tego legendarki dropią. To dość często w ogóle teraz, przynajmniej po tym czasie, ale ja... Koniec. Porozmawialiśmy sobie z nią, żeby, wiecie, żeby wątku tak już totalnie fabularnego gry totalnie nie zaprzepaszczać. Bo jak to by było? No. Wow, okej, plugawe ożywieńcy też. W sumie już teraz zaczyna się walka trochę o życie, co tak
robi się dziwne trochę dla mnie, bo wcześniej to było na zasadzie, a zabiję sobie jednego, dwa czy tam trzy i nie ma problemu, a teraz to już jest, no, poważniejsza sprawa. Aha, to są znowuż jakieś tam elitki. Wait. Skoro to są elitki, to gdzie jest pomarańczowy? Znaczy żółty. Nie wiem, ale stoję w ogniu jak debil i się zastanawiam, dlaczego tracę życie. Dobra. O, fuck! Co on tutaj sobie naspawnował? Zginiesz marnie, dziadu. In your own bonfire. Dobra. Kolejny armor, który nie wygląda zbyt ładnie. W ogóle powinienem sobie załatwić jakiś lepszy hełm. O. Level up. Podziękował. Wachlarz ostrzy, zasłona sztyletów. Nie, tego nie chcę. Zasłona dymna, specjalna formuła. Pojawiać się. Przygotowanie, skupiony umysł. Coś jeszcze? A, w sumie liczyłem na coś przydatnego, ale... Skoro nie ma, to nie. Zobaczmy zatem na zasłonę dymną. Aha, nic specjalnego. Tyle. Tak. Kruk tutaj, znaczy kruk, nie topasz sobie tutaj lata, więc dobra, sammonować go nie będę, myślałem, że go nie mam, ale na szczęście go mam. W sumie ładnie teraz FPS-y stoją, no jak to powiedziałem, dostałem mojego Freeza, ale okej. W miarę ładnie FPS-y wyglądają, pingi też nie są za wysokie, no czego chcieć więcej w Diablo 2, w ogóle powiem wam szczerze, że te nagranie dzisiejsze przynajmniej, to było takie random, dosłownie, bo tak... przyszedł mi ostatnio na maila powiadomienie, że próbowałem zmienić hasło, no, a czegoś takiego nie robiłem, tak? Także postanowiłem sprawdzić, co chodzi, odpisałem, że czegoś takiego nie robiłem i tak dalej. No i najprościej w świecie włączyłem Diablo, żeby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. No i tak sobie pomyślałem, no da, może coś w sumie bym nagrał, bo tam mam 43 level, to może już bym tam coś nagrał, coś tam podekspił i tak dalej i ktoś bił właśnie na tym speaka. I być może i do mnie nawet dołączy. Chociaż mogą się mylić. Okej. No no błagam was. Nie budujcie murów przede mną. Kurde. O fuck. O. Tym ich mogę... No. No muszę je solować, nie mam innego wyboru. Nie budujcie murów przede mną. Kurde, inżynierowie mi się kurde trafili. Dobra, ej, ale z niebieskich zwykle dropa jakiś item. A, po prostu go podniosłem od razu. Co? O, aha, po prostu został. Został ostatni. Dobra. Pach, pach, pach. Takie pułapki to ja na śniadanie nosem wciągam, jak to się mówi. Okej, okay, ale gdzie jest ta jego... ten rygiel cały? Bo tak niespecjalnie chce mi się tutaj
wytłukiwać to wszystko. Znakomita esencja. Spoko. Musiał takie długie TT robić. Nie. Tajemne zaklęcie, no me gusta. Już. Tak, podszedłem tutaj, żeby zebrać życie, czyli straciłem je, żeby je podleczyć. Zapieczętujemy zamki cienia za pomocą niego krwi. Dobra. Ją z kolei ukryjemy na pustyni pod wieczną strażą. Mogę tylko żywić nadzieję, że świat nie zapomni zła, jakie sprowadził Kul. I że jego krew spocznie na wieki pod niespokojnymi piaskami. Uno moment, brek, tutaj zawsze były te. Tutaj zawsze były... O nie, tylko nie to. No, skrzynia. Ach, nie było warto jej otwierać. Przez wieki pustynia popłynęła na pewno dużo starożytnych tekstów. Bardziej od artefaktów. Mam zbyt mało dyscypliny. Ale jak jakieś znajdziemy, to chciałbym na nie rzucić okiem. Okej, dwuręczna. A, nie chcę. Mento, jakie wyposażenie ma mój templariusz? No dobra, spoko. Zdatne. Doprowadzimy. Kraina cienia. Wow. Jakieś cieniste pływaki. Bóg wie, co to jest. Nie mogę tak marnować dyscypliny zbytnio. Ale też nie mogę tak tankować tutaj wszystkiego. No i fuleku. Dropnie jedna, chociażby najmniejsza pierdoła i już muszę iść do miasta. Wiem, że nie powinienem tego zbierać, ale... Że nie muszę w sensie, ale... Chcę, bo to się generalnie przydaje. Nie, tylko nie te pająki. Aj, ciemno jak w depozycie u szatana. Skrzynia. No i mówiłem. Muszę to wszystko opchnąć na Allegro. Czy tam gdzieś indziej. Ja chyba nic z tego nie potrzebuję. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie chcę. Nie chcę. I have no idea what I've sold, but never mind. Trzeba diamenty oczywiście porobić. Trzeba... Ładnie. Okej, okay, sobie troszeczkę uszczupliłem mój ekwipunek, ponieważ sobie te kryształy tacham i tacham. Chociaż nieszczególnie są mi póki co potrzebne, bo nieszczególnie ich używam. Ale wiem, że one mi się potem przydadzą, bo niestety Auction House już nie istnieje i nie można już kupić za 3000 sobie na przykład kryształu i wiadomo, cieszyć się z tego powodu. Tylko jest to, no, może powiedzmy sobie szczerze, bardziej zaawansowane. Dobra. Wow. Tutaj ładnie leci, tylko że problem w tym, że... Ej, co to za tarcza dookoła ciebie? O. Przynajmniej w ogóle te cienie coś dają, ekspa, tak mi się wydaje, tak się zastanawiam, czekajcie. Hopla, no...
teorii nie widzę, żeby to się poruszało, ten bar. A może dlatego, że jest ich mało. Nafarmmy sobie ich więcej. O tak. Tak, dają expa. Czyli są dobrym expowiskiem, ale jeżeli się ma jakieś obszarowe czary, których niestety nie posiadam. Chociaż moment. Nie. Zamiast tego. Jest strzała. Teraz się zastanawiam. Pion kulisty, strzała mrozu. Czaszka, naelektryzowany pocisk. Kto chce? O, dobrze, dobrze, dobrze. Trochę to żre. Powiedzmy sobie szczerze, jakieś tam amunicji, czy znaczy many, ale na dłuższą metę może być przydatne. Tutaj nic nie ma, tak? O, jest. Piaskowy behemłot. Leży martwy. O, i właśnie potem mi był ten piorun. Cholera, przydaje się nawet. Nie to perka poproszę. O. I patrz, jak to ładnie ich wszystkich tutaj wytępia. Jej, ciało. Ups, dwa elitki. Dobra. I dobra. Oczywiście nie, no nic takiego fajnego nam dać nie mogą. Cienie wracają. Ej, wait. To nie będzie lepsze? Zwiększa liczbę, bo to było... O! To chcę. O, mam skrzydełka. Mam ciało Kula. Rozpoczynam rytuał, ale ostrzegam cię, Kulu. Lepiej, żebyś nas nie zdradził. Nic nie powiedział. To zły znak. Otaczają cię zdrajcy. Jestem najmniejszym z twoich zmartwień. Skup się, Leo. Już wkrótce. Jeszcze chwilę. Bum. Jest. Krew we mnie buzuje. Cuchnące powietrze wypełnia me zniszczone płuca. Znowu żyję. Proszę bardzo. Nie zapominaj o swojej części umowy. Wait, to oni nie mogli wskrzesić Kane'a? Umowa obowiązuje. Szybko do mojego sanktuarium. Ej, no oni mogli wskrzesić Kane'a po prostu. A nie go zabijać. Przydałby się. Kulu. Kuli, 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 kuli. O, o. A teraz pora ukończyć dzieło mego życia. Biada wrogą ludzkości. Co to jest? Nie wiem, jak to się stało, ale duszę pokoju.
pokonanych władców piekieł zostały uwięzione w tym kamieniu. Dzięki ich mocy, my, zakazane dzieci aniołów i demonów, możemy ich wszystkich zniszczyć. No spoko. I stać się jeszcze większymi potworami niż oni? Nigdy. Oddaj kamień. O, oh, fuck! No sobie w kulki leci. No, idealnie. Mam zbyt mało dyscypliny. Też się cieszę, że krwawisz, Templariuszu. No już. Hopla. Zostały zerwane. Wygląda na to, że moi bracia w końcu zaczęli mnie szukać. Niech będą przeklęci. Nie, nie. Gotowy. Nie. Zbyt wiele mocy ulokowałem w kamieniu. Muszę go ukończyć. Od tego zależy przyszłość ludzkości. Okej. Jest. Mamy kamień. W tym kamieniu znajduje się teraz 5 władców piekieł. To twoje dzieło, Adrio. 20 lat temu, kiedy mrok zapadł nad Tristram, Cain powiedział mi o kamieniu dusz, sprofanowanym przez Zoltula Kula. To dlatego mnie zostawiłaś. Wyruszyłaś naznaczyć dusze demonów, aby zostały przyciągnięte do przygotowanego przez Kula naczynia. Tak, moja córko. Poświęciłam wszystko, aby tego dokonać. Spoko. Muszę wrócić. Do miasta. Porozmawiaj z Adrio w ukrytym obozie. Co mamy zrobić, kiedy dusze Beliala i Asmodana zostaną uwięzione w kamieniu? Wtedy rozbiję kamień i władcy piekieł przestaną istnieć. No spoko. Dali nam expa. Mi to pasuje. Mam trochę nowych rzeczy. Powinieneś rzucić na nie okiem. Co ty masz, jak ty gówno masz, kobieto? Dobra. Jakieś kamorki chyba nam nie dropały, nie? Nie, 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 nie. Nic specjalnego nam nie dropa. Co ona ma do powiedzenia? Nie wiem czemu, ale sobie to raczej włączę. Dobra, nie chce mi się. Spoko. Ale zanim to zrobimy, ja się z nami pożegnam, więc to by było na tyle. I po prostu cześć. Tak, nie mam dzisiaj pomysłu na oryginalne pożegnanie, także po prostu powiem cześć. Ha. Było dzisiaj fajnie. W następnym odcinku pójdziemy na Beliala.